Sprawa maturzystów z Ostrowca Świętokrzyskiego, których prace maturalne z chemii na poziomie rozszerzonym zostały w 2011 roku uznane za niesamodzielne, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Skargę złożyło 18 z ponad 50 absolwentów liceum imienia Joachima Chreptowicza oraz Władysława Broniewskiego. Młodzież twierdzi, że brak możliwości zaskarżenia unieważnienia do sądu administracyjnego jest niezgodny z konstytucją. Trybunał uznał jednak inaczej.